Duczek, zapraszam do odpowiedzi. Ja mam iść do odpowiedzi? No dobra. 2 plus 2? To jest bardzo ciężkie. Ale jesteś debilem. Duczek, ty nawet nie potrafisz takiego prostego zadania? Ale z ciebie debil. Nie, panie nauczycielu, boli mnie brzuch. O nie, chyba popuściłem. Zrobił kupę matki, co za debil. O nie, to jest mój najgorszy dzień w szkole. Duczek, wstawaj, idziemy do szkoły. O ja, ale miałem straszny sen. Śnił mi się, że już byliśmy w szkole. I to nie był za dobry sen. Co ty mówisz, Duczek? W szkole jest fajnie. Oj nie, ja chyba wolę wakacje i na przykład siedzieć sobie oglądać telewizję. Wyłącz to, idziemy do szkoły. Daję ci plecak, łap. Wow, to jest prawdziwy plecak. Mogę go założyć sobie na plecy? Patrz jak wyglądam, ale super, mój pierwszy dzień w szkole. Nie może być chyba tak źle jak w śnie. Dobra, Pimpek, patrz, tutaj jest nasza szkoła i za chwilę będziemy mieli swoje pierwsze zajęcia. Tak, szybko, nie możemy się spóźnić. Patrz, ile tu jest w ogóle ludzi w szkole. To są wszyscy uczniowie. Nie mogę się doczekać pierwszej lekcji. Dobra, wchodzimy do środka. Wow. Bachorze, dawaj mi twoje wszystkie kanapki. Nie, proszę pana, proszę. Ja nie mam już kanapek. Zjadłem wszystkie, niech mi pan nic nie robi. Chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Dawaj te kanapki, albo się zezłoszczę. Proszę pana, ale wie pan, że za znięcanie się jest kala? Nie dam panu żadnych kanapek. Moja cierpliwość się kończy. Ostatni raz proszę cię o kanapkę, albo będziesz mieć przewalone. Ja, Pimpek, ty to widzisz? Tam jest jakaś bójka. To jest serio powalona sytuacja w szkole. Ten uczeń jest w tarapatach, musimy mu pomóc. Ja pójdę do niego, przemówię mu do rozsądku. Nie, Pimpek, nie idź tam, przecież ten typek jest 100 razy większy od ciebie, on ci coś zrobi. Wielkoludzie, co ty robisz temu dzieciakowi? Masz go zostawić, rozumiesz? Ja dzięki, chciałeś mnie uratować, ale spoko, już zadzwoniłem na policję. Co ty, maluchu, próbujesz mi przeszkodzić? A ty zadzwoniłeś na policję? Tak nie będzie, będę musiał się z wami rozprawić. Skoro ten śmierdziel uciekł, to może ty mi dasz kanapkę? Nic ci nie dam, wielkoludzie! Jesteś niesprawiedliwy i dokuczasz słabszym! Co ty powiedziałeś? Chodź tutaj, paruwo! Nie, zostaw mnie! Ty śmierdzielu, chodź tutaj! Odłóż mnie, zostaw mnie, wielkoludzie! Biorę ogromny rozpęd i cię wyrzucam, paruwo! Zostaw mnie! Oła, moje kości, wszystko mnie boli. Czemu mi się to przydarzyło? Ja chciałem uchronić tego dzieciaczka. O nie, widzowie, ten wielki Steve wyrzucił mojego przyjaciela za okna. Szybko, musimy mu pomóc, bo on tam leży. Suńcie się wszyscy, mayday, mayday. Mój przyjaciel został wyrzucony w pierwszym dniu szkoły. Pimpek, czy wszystko jest w porządku z tobą? Jak on, widzowie, biednie wygląda? Nie jest dobrze, Luczek, tak źle się czuję. Serio, to jest jakaś tragedia. Mówiłem, że ta szkoła jakaś będzie dziwna. Wstawaj, Pimpek, może nam się uda. Ej, wiecie, bile, już się szkoła zasięła. Będziecie mieli pierwsze spóźnienie. Obyście mieli jedynki. Ja idę do klasy. O nie, Pimpek, już się zaczęła przerwa. Zobacz, nikogo chyba nie ma. Szybko wstawaj, bo się spóźnimy. Masz rację, Luczek, szybciutko, bo dostaniemy uwagę. A nie chcemy dostać uwagę w pierwszym dniu szkolnym. O nie, czekaj, nikogo nie ma już na korytarzu. Wszyscy poszli. O nie, czekaj, tam jest sala biologiczna i jest chyba nasz nauczyciel. Będziemy musieli go przeprosić za spóźnienie. Szybko, by nam wpisał obecność. Pierwszy dzień szkoły, już spóźnienie. O nie, czekaj, zobaczmy. Wszyscy są w klasie, widzisz to? Tylko nas brakuje. Dobra, pijamy tam, Pimpek, chodź. Dzień dobry, panie nauczycielu, przepraszamy za spóźnienie. Cześć, dzieciaczki, czekaliśmy na was. Zajmijcie pierwsze miejsce w ławce. Pierwsze miejsce w ławce, no dobra. Cześć, witam wszystkich. O, nawet siedzi ten, siedzi tam ten wielki Steve. Dobra, panie nauczycielu, już siadamy. Dzień dobry, jesteśmy, przepraszamy za spóźnienie. Dobrze, panowie, w takim razie może któryś ze spóźnialskich pójdzie do odpowiedzi. Do odpowiedzi? O nie, Pimpek. W sumie ja mogę pójść. To widzę, że tutaj mam już pierwszy sprawdzian, tak? Teraz będziesz musiał napisać dyktando. Proszę bardzo. Uja, tutaj jest naprawdę dyktando. Muszę sobie wziąć teraz ten zeszycik do ręki i go wypełnić. No dobra, w takim razie biorę go w rękę i uwaga. Dyktando. Czy przyjaciele jest napisane dobrze? No chyba nie, więc damy, że nie. Wkrótce dobrze. Wiórka źle, wolność dobrze, drzewo źle, grudzień źle, żebrak dobrze. Proszę bardzo, panie nauczycielu, skończyłem dyktando. Co tu ma być? Wszystkie złe odpowiedzi. Siadaj do ławki. Przemek, może ty to rozwiążesz. No dobra, proszę pana, ja się wszystko zrobię na tablicy, tylko zrobiłem teraz lekcję i tyle książek mi zajęło. Ja nie mogę się zajmować takimi pierdołami. Wow, ale ty jesteś mądry. Ale te psy niczego nie potrafią. Muszę im zrobić osobną lekcję. Dobra, pieski, te
teraz będziecie musiały spróbować najpyszniejszej ryby ze Szkocji. Ryba ze Szkocji? Świetnie, uwielbiam ryby. Dobra, to spróbuję. Tylko co to jest za ryba, panie nauczycielu? Nie marudź, Luczek, tylko zajadaj ją. O, ale ja się niedobrze czuję. Ona tak śmierdzi z tego, co widzę i jest cała jakaś taka dziwna. Ale się źle czuję. Zaraz zwymiotuję, panie nauczycielu. Naprawdę, muszę to spróbować. Nie marudź, tylko próbuj tą rybę, bo dostaniesz jedynkę. O nie, widzowie, zaraz się żygam. O nie, widzowie, ja żygam. Co ty tutaj robisz? Nie żygaj w szkole. Zaraz zalejesz całą klasę, przestań. Nie mogę, jak ja się źle czuję. Co ty robisz? Dostajesz jedynkę, co to miało być? Cała klasa została obrzygana przez ciebie. O nie, panie nauczycielu, przepraszam. Ta ryba jest naprawdę okropna. Mogę pójść do toalety? O fuj, dobra, idź do tej toalety i umyj się, bo śmierdzi. No dobra, panie nauczycielu, za chwilę przyjdę. O nie, widzowie, naprawdę, to było straszne. Nienawidzę tej ryby. Ten dzień w szkole jest jakiś okropny. Dobra, tutaj jest łazienka. Jak ja w ogóle wyglądam? Dobra, pójdę się załatwić na toalecie. Proszę pana, ja też mogę iść do toalety? Ależ oczywiście, proszę iść. Dziękuję bardzo, panie nauczycielu. O tak, zaraz się odpłacę tym głupim pieskom. On jest w toalecie, idę po ciebie. O tutaj jesteś, ty głupi psie. O nie, co ty tutaj robisz w toalecie? Przyszedłem się zemścić, ubrudziłeś mi moje spodnie. Teraz spuszczę cię w toalecie. Nie, proszę, nie rób tego. Chodź tutaj, bo teraz podchodzę i cię zanurzam. Nie, nie rób mi tego, proszę. O tak, zanurzam cię w kiblu. Nie, proszę, nie rób tego. Jak ci się podoba? Wypuść mnie, błagam, nie będę już nic ci przeszkadzał. Nie wyciągnę cię, spóźnisz się na lekcję. Nara, frajerze. A, widzowie, wydostałem się, ale było ciężko. Czemu on mnie tak nie lubi, ten typek? Dobra, wracajmy szybko na lekcję, bo naprawdę nie było mnie bardzo długi czas. I dobra, wróciłem. Czemu już nikogo tutaj nie ma? Co ty tutaj robisz? Już jest dawno po zajęciach, tylko ja zostałem z Przemkiem. No właśnie, czemu cię nie było? Przecież były lekcje, a nie można opuszczać lekcji. No właśnie, spójrz na Przemka. To jest dopiero wzorowy uczeń. Ma same piątki, nie spóźnia się tak jak ty. No wiem, przepraszam, ale naprawdę stało mi się coś bardzo złego w toalecie, panie profesorze. Nie, niech mi pan nie daje jedynki. No dobra, nie dam ci złej oceny, ale tutaj jest moja stara sala, którą będziesz musiał zreperować. Stara sala? Chwileczkę, muszę to zobaczyć. Co to jest? To jest jakaś sala lekcyjna, tak? Dawno temu uczyłem tutaj matematyki. Teraz się nie nadaje do zajęć. Napraw ją, a dam ci dobrą ocenę. No dobra, naprawię tą salę. Na początku zajmijmy się tymi pajęczynami i je usuńmy. Teraz te takie brzydkie barykady. Usuńmy też te grzyby na dole i zamurujmy całą podłogę. Jeszcze ściany, no i sufit. I ta sala wygląda prawie jak nowa. Ale dodajmy jeszcze oczywiście takie biblioteczki, jakie są w matematyce. Dodajmy tutaj oczywiście jeszcze wzory matematyczne. W tym miejscu dodajmy też tabliczkę mnożenia. Na tej ścianie dodajmy tutaj wzory różnych pól oraz bardzo ważną informację. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Wygląda to naprawdę dobrze. Zróbmy tutaj też jeszcze takie biurko i dodajmy tutaj takie przedmioty matematyczne, na przykład szachy. Tutaj taka figura geometryczna, czyli oczywiście blok. Taki oto zegarek. Dajmy tutaj taki napis, że to jest sala matematyczna. I dajmy jeszcze nad tablicą, widzowie, taki wielki zegar. I postawmy sobie tutaj takiego oto laptopika i poczekamy teraz na mojego nauczyciela i sobie pogramy na komputerku. Proszę pana, rozwiązałem już równanie. To było bardzo proste, zgodnie z moimi obliczeniami. Zamknij się, mam już tego wszystkiego dosyć! Nienawidzę takich kujonów jak ty! Lecie, ale nie rozumiem, dlaczego? Dłużej z tobą nie wytrzymam, a masz ty śmierdzący gnojku! Ała, nie, czemu mnie nauczyciel pali? Nienawidzę kujonów, chcę ich wszystkich zniszczyć! O nie, widzowie, co to było? Ja to wszystko widziałem! Ten nauczyciel jest jakiś dziwny! O nie, nie, chwilę, co ja mam zrobić? Zrobiłem całą salę matematyczną, a ten nauczyciel idzie. Dobra, szybko siadamy na komputerku, widzowie, i na, gramy sobie na komputerku. Luczek, co ty tutaj zrobiłeś? Jaka fajna sala matematyczna. Mam nadzieję, że się panu spodoba. Tak, zajęło mi to trochę czasu, ale jest zrobiona perfekcyjnie. Tabliczki mnożenia, jakieś wzory, wszystko jest. O, widzę, ale się postarałeś. Dodałeś nawet takie skomplikowane wzory. Ale co to jest za granie na komputerku? No wie pan, przyniosłem sobie laptopa i po prostu czekając na pana zagrałem sobie w grę. W grę? A to nie wolno tak grać w grę w szkole. Zabieram ci go. O nie, panie nauczycielu, dlaczego? Przecież
to jest mój laptop. Trudno, odbiorą ci go rodzice. A teraz muszę ci dać prywatną lekcję matematyki. Dlaczego zamurowałeś te drzwi? Ja się trochę boję, proszę pana, ale w porządku. Zrobię to może szybko. Tak, niech pan sobie tutaj czeka. A ja idę do domu, wie pan co? Idę do domu. Chwileczkę, Luczek, co ty tutaj robisz? O nie, zamurował pan salę, proszę pana. Tak, zrobię z panem lekcję. No i dobrze, siadaj do ławeczki i zaraz dam ci takie proste pytanie rozgrzewkowe. No i skończyłem. Może coś takiego, rozwiążesz je, prawda? Co to są za przykłady? Przecież to jest dla jakiegoś 18-latka. A ja jestem w pierwszej klasie podstawówki i mam od razu robić coś takiego? Luczek, chyba nie chcesz mnie zdenerwować, prawda? Panie nauczycielu, oczywiście, że nie chcę. Nie, ta szkoła jest super i pan też jest super. Dobra, no może zobaczę sobie to. 8 razy 3 34, tak o to chodzi? Ta czwórka to jest 34? Nie, to nie jest 100! To jest potęga! Nie wiesz, co to jest potęga! Proszę pana, ja jestem tutaj pierwszy dzień. Naprawdę muszę rozwiązywać takie ciężkie rzeczy. No dobra, Luczek, skoro nie potrafisz takiego łatwego zadania, mam ci coś prostszego. O ja, co to jest za równanie? Przecież to jest jakieś niepoważne. Przecież tego nawet ośmioklasista nie zrobi, ani żaden dorosły. To ma 4 linijki. Ja w życiu takiego zadania nie widziałem, proszę pana. Ja chyba nie dam rady. Proszę pana, ja wiem, jaki będzie wynik, wszystko rozumiem. To jest naprawdę proste, tutaj będzie 54 wynik, bo się mnoży razy 4, a potem dzieli po 2. Co ty tutaj robisz? No proszę pana, to, że pan mnie spalił, to naprawdę nie jest nic. Ja uwielbiam naukę i mogę się z panem nauczycielem zaprzyjaźnić. Ja uwielbiam szkołę. Coś ci przed chwilą powiedziałem, kujonie! Nienawidzę kujonów, a ciebie najbardziej. Dobra, Przemek, nie podniecaj się tak. Bierz tego laptopa i pograj se na kompie, idź już do domu. Ja nie lubię grać na komputerze, ja wolę książki. No ale jak pan nauczyciel każe, to dobra, idę do domu. Ale przypał. Ale chwileczkę, jak to pan nauczyciel nie lubi kujonów? Przecież oni wszystko wiedzą, takie zadanie zrobią w sekundę. No właśnie, i dlatego ich nienawidzę, bo są lepsi ode mnie. No dobrze, proszę pana, ja w sumie też lubię książki, ale to chyba nie jest nic złego, jakaś odznaka kujoństwa, co nie? Jak to lubisz książki? Czyli ty jesteś sekretnym kujonem. To jest jeszcze gorsze niż być normalnym kujonem. Za karę spalę cię na pro. Ała, nie! Co ten nauczyciel robi, widzowie? Ale mi gorąco! A, widzowie, zobaczcie, jaki jestem roztopiony! Nie, nauczycielu, przepraszam! Wracaj tu, kujonie najgorszy! Nie, widzowie, to jest najgorszy dzień w szkole!